Pozdrawiam Państwa ponownie w tej jesiennej aurze, która jakoś tak inspirująco wpływa na rozmowę z Państwem, ale przede wszystkim czuję pewien niedosyt, bo Panie Januszu, jeszcze raz ukłony, to pytanie naprawdę powoduje wiele jakichś takich konotacji. I może skorzystam jeszcze z tej okazji, żeby podjąć tutaj na kanwie pańskiego pytania jeszcze jedną kwestię, właśnie tej komunikacji społecznej. Myślę, że z całym szacunkiem, ale troszeczkę ona u nas szwankuje. My nie mamy dobrej informacji o siebie. Myślę, że samorząd nie w pełni wie o mieszkańcach wszystkich wiosek, a z kolei mieszkańcy wiosek nie otrzymują pełni informacji o tym, co się dzieje. A wiadomo, dziś brak informacji to różnego rodzaju perturbacje, nieporozumienia, czy ewentualnie jakaś niechęć. Więc chciałbym podkreślić właśnie wagę takiego bezpośredniego kontaktu. Ja w listach, które do Państwa już ślę i będę słał, tłumaczę troszeczkę, jak to właśnie widzę, jak rozumiem, że jest to podstawa prawdziwej samorządności, bo to Państwo jesteście gospodarzami swoich wiosek, swoich osiedli, tylko oczywiście również Michowa, prawda? I to Państwo powinniście decydować tak naprawdę o tym, co, jak, kiedy tutaj należy robić. Nie mogą te decyzje zapadać jednoosobowo bądź w wąskim gronie. Natomiast wójt jest tutaj swego rodzaju takim właśnie zarządcą, osobą spinającą, prawda? Wiadomo, nie zawsze poprzednim razem mówiliśmy o tej kwestii Biedronki, więc czasami interesy są rozbieżne. Bardzo często są rozbieżne. Trzeba tak działać, żeby te interesy jakoś dogadać, jakoś spiąć ku pożytkowi publicznemu, pro publico bono, jak mawiali nasi przodkowie. Proszę Państwa, są różne formy kontaktu społecznego. To nie muszą być tylko zebrania wiejskie, na które nie zawsze mamy okazję z różnych względów przybyć. Ale oczywiście to jest podstawa komunikacji i tutaj przy okazji tak widzę rolę wójta. Na każde wezwanie, i niekoniecznie wezwanie, powinien być w każdej wiosce. Tam wspólnie z mieszkańcami powinniśmy czynić takie starania, żeby było miejsce, jeżeli już takie jest, to doposażyć je, jeżeli go nie ma, to spróbować wybudować, jeśli nie starczy środków, to może wynająć jakąś salę, sposoby są różne. Ale tam bardzo często należy się spotykać. Nie wyobrażam sobie innego sposobu zarządzania. Oczywiście wspominałem już o tych nowych, nowoczesnych środkach komunikacji przy pomocy internetu. Nie chcę tu wchodzić w szczegóły, żeby nie pokazać swojej ignorancji, ale na pewno ci, którzy się na tym lepiej znają, podpowiedzą mi, jak to zrobić. Wspominałem też, że istotną jest rolę, może tu pełnić, no dla mnie ważne, słowo pisane. A więc jakiś niskonakładowy biuletyn bezpłatny do mieszkańców, czy każda inna forma, która służy wzajemnym kontaktom, wzajemnemu poznawaniu się. To jest dobro wspólne, proszę Państwa, mała ojczyzna, padają takie duże, wielkie hasła, czasami nieco już patrzymy na nie z lekką niechęcią, a niepotrzebnie. W te słowa wystarczy wpisać właściwe treści i one nabiorą właściwej rangi. Mała ojczyzna brzmi dumnie i jest realna. Dziękuję Państwu za spotkanie.